niż rewolucja społeczna, a ojczyzna niż ludzkość. Taka myśl przyświecała powstanie. Narodowe czytanie w Dzierżyniowie odbywa się troszeczkę wcześniej niż w całej Polsce, bo 6 września. Przebiega pod hasłem "To dopiero przedwiośnie nasze". Zaprosiliśmy do udziału wiele placówek z Dzierżyniowa. Będą czytać władze miasta, będą czytać także radni z powiatu dzierżyniowskiego. Zaprosiliśmy również do czytania dyrektorów i nauczycieli dzierżyniowskich szkół i przedszkoli, wielu uczniów także. Tutaj współpracujemy również z Muzeum Miejskim Dzierżyniowa, które wypożyczyło nam meble, piękne antyki. A także chciałam w tym miejscu podziękować pani Ani Daszyńskiej-Hercuń, która też udostępniła nam antyki, tak więc mamy piękny wystrój. Możemy przenieść się do salonu z lat 20. XX wieku. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jak widać za mną, publiczność naprawdę nam dopisała, wręcz musieliśmy troszeczkę niestety niektórym odmawiać, bo się tutaj nie pomieścimy. Myślę, że to jest wyjątkowe narodowe czytanie, ponieważ wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i też właśnie jako biblioteka chcieliśmy świętować ze wszystkimi jednostkami i w mieście naszym. Przedwiośnie jest taką książką, ponieważ też jest o młodym człowieku, który staje przed wyborami życiowymi. Myślę, że to dotyka każdego z nas, ponieważ no, każdy z nas musi w życiu dokonać pewnych wyborów i dlatego myślę, że ta lektura odpowiada naprawdę wielu osobom. ...bolszewizmem i wezwaniem do reform, które położą tam...